Hej wszystkim, witajcie w ulubieńcach stycznia. Wiem, że dawno nie nagrywałam ulubieńców, oprócz ulubieńców całego roku 2012, ponieważ naprawdę nic u mnie się nie zmienia. Ja praktycznie nie kupuję nowych kosmetyków, może tam sporadycznie. Szczerze mówiąc, bardziej się teraz skupiam na wymianie szafy. więc mam kilka swoich sprawdzonych i one mi absolutnie pięknie służą, więc nie mam żadnego powodu, żeby je zmieniać, dlatego bezsensownie też nagrywać ulubieńców, w których ciągle pokazują się te same rzeczy. Więc mam nadzieję, że pokażę Wam coś nowego, może jak zwykle skorzystacie. Zacznę od lakieru do paznokci. To jest taki piękny, jak to się nazywa, jagodowy odcień. To jest Casino Royale, to jest z tej serii kolekcji Bonda. I to jest taki piękny, ja mam go na paznokciach właśnie, jak widzicie, taki bardzo intensywny, głęboki odcień, taki oberżyny, jagody takiej, no naprawdę jest tak śliczny. Nie mogę się bez niego obejść, maluję nim paznokcie non-stop, ciągle, naprawdę. I żeby tak do pary, bo ja ostatnio tak właśnie w fioletach od Catrice Red Butler, który tak właśnie wpada delikatnie w taką czerwoną jagodę, przerzuciłam się na pomadkę firmy MAC w kolorze Craving. I ja pomadek MAC nie kupuję, z jednym wyjątkiem, który Wam zaraz pokażę. Nie kupuję ich, ale uważam, że są świetne. Nie kupuję ich, ale je dostaję w zamian za 6 pustych opakowań w ramach akcji Back to MAC. Więc nigdy nie kupuję pomadki, bo wiem, że będę mogła sobie jakoś tam wybrać, jak 6 opakowań pustych przyniosę. Znaczy z jednym wyjątkiem serii limitowanej, bo wtedy nie możecie wymienić na jakieś limitowane serie. I to jest szminka, która tak niepozornie wygląda, ale wygląda przepięknie na ustach. Moim zdaniem nawet mi pasuje, mam ją właśnie teraz. I to jest również taki jagodowy, ciepły odcień, stłumiony, przygaszony, co bardzo lubię. I bardzo ładnie można go budować, w sensie delikatnie wklepać w usta, na taki bardziej dzienny, ładny, zaznaczony look z zaznaczeniem ust, bądź tak intensywnie, jak ja dzisiaj nałożyłam. I to jest wykończenie Amplified, czyli jest bardziej takie nawilżające, bardziej wilgotne. No, a następną szminką, którą kupiłam, no po prostu musiałam się skusić, bo jak zobaczyłam to. I to jest kolekcja Après Chic. I również szminka też się nazywa Après Chic, to jest wykończenie Cream Chin. I to jest taka, jak to się nazywa, taka ceglasta, przygaszona, czerwienio-brązo rudość, której szukałam już od dawna. Nie mogłam nigdzie znaleźć, najlepiej jak była matowa, no ale już dobra. Dlaczego? Bo ona mi się kojarzy z takimi latami 20, 30, taki piękny, taki vintage, czerwono-brązowy vintage. Jak widzicie, tutaj, mam nadzieję, że widzicie to. No widzicie, że wpada w czerwień, w rudość, jest taka, no, uwielbiam ją naprawdę, robi cały look, bardzo często po nią sięgam. Ja lubię bardzo szminki wklepywać i nakładać tak mocno, tylko wklepywać najczęściej, najchętniej palcem, bo można tyle osiągnąć jedną szminką, wklepując ją od właśnie delikatniejszego efektu, pomocniejszy, najpierw wklepać ją palcem, potem zaznaczyć dopiero kontury konturówką, nałożyć błyszczyk, tyle różnych możecie efektów uzyskać, że to się w głowie nie mieści. Następny to będzie bronzer Hoola firmy Benefit. Jak widzicie, ja uwielbiam to sformułowanie, zawsze mówię, widzicie, sięgnęłam dna. Użyłam mi się go bardzo, bardzo przyjemnie, z powodzeniem. Ja używam bronzerka firmy Sephora numer 43 i on jest też do bronzera. Bardzo lubię nim nakładać bronzer, bo jest mięciutki i tak równomiernie fajnie rozprowadza. Ten bronzer będzie super dla jasnych do średnich cer i nie ma w sobie takiego czerwonego, brzydkiego odcienia, tylko jest taki, ma w sobie taki bardziej beżowe odcienie, takie ciemniejsze, więc nie robi takich dziwnych czerwonych plam na skórze. Bardzo naturalny i lubię po niego sięgać. Co tu mam kolejnego? Tak będę skakać trochę, ale dobra. Mam bazę pod podkład firmy Laura Mercier. To jest wersja oil free, czyli na bazie wody, bez żadnego dodatku, niczego tłustego, oleju i tak dalej. To jest baza dla skóry tłustej. Ja mam skórę mieszaną, więc głównie mi chodziło o środek twarzy, żeby się
nie świecił tak bardzo w ciągu dnia, plus żeby ładnie wygładzić cerę. Ja nienawidzę baz silikonowych, nie lubię tego uczucia na skórze. A to jest bardzo, bardzo fajna baza, bo ona jest tak lekka, tak delikatna, bardzo rzadka. Ja tutaj mogę nałożyć trochę na rękę, gdzie jest biała. Jest dość rzadka, jest jej bardzo dużo w opakowaniu. Ja już używam jej od pełny miesiąc i zużycie jest minimalne, używam go cały czas. I widzicie, jest taka bardzo leciutka, jak kremik, taki bardzo, bardzo lekki krem. I ona naprawdę pięknie wygładza powierzchnię skóry. Tak delikatnie ją wsmarować takimi ruchami w skórę i daje przepiękną powierzchnię do pracy później z podkładem. Wypełnia wszystkie pory i faktycznie przedłuża trwałość podkładu pod względem nie tylko jego utrzymania się na skórze, ale także pod względem świecenia się, czyli utrzymuje to sebum jednak w ryzach. Wiem, że firma Laura Mercier nie jest dostępna niestety w Polsce, ale te, które z Was mieszkają za granicą, to bardzo zachęcam do wypróbowania. Są jeszcze inne wersje dla cery suchej, dla cery normalnej i na pewno jeszcze skuszę się na, myślę, korektor Secret Camouflage. Bardzo popularny, bo widziałam, że Lisa Edge go często używa, dlatego chcę go sobie w przyszłości zakupić. I jak już jestem przy Laura Mercier, to pokażę Wam już puste opakowanie moich perfum. Creme de pistache Laura Mercier, który... No serce mnie boli, bo mi się skończył. Muszę kupić kolejny. To jest bardzo, bardzo dziwne, jak Wam mówiłam. Ja nigdy nie kupuję dwa razy tych samych perfum. Ale one to są takie moje. Sprawdziły mi się na zimę, sprawdzą mi się na pewno na wiosnę, lato. Są idealne na każdą porę roku. To jestem cała ja. Pistacje uwielbiam, nie lubię owocowych zapachów, nie lubię zbyt świeżych, pudrowych, nienawidzę. A ten taki orzechowy, no po prostu nie mogę się jego nawąchać. On tak długo zostaje na mojej skórze. Ja go głównie dlatego uwielbiam, że bardzo długo go czuję na sobie i to mi sprawia przyjemność. No po co się pryskać czymś, czego później nie czujemy i tak, bez sensu. A to czuję cały dzień i bardzo się z tego cieszę. Przechodząc dalej, tu mam zalotkę firmy Shumura, więc tak, pokrótce, zalotki. Ja miałam ich w swoim życiu kilka już, tańsze, głównie tańsze. I nie doceniałam ich mocy aż tak, dopóki nie dostałam tej zalotki. Wiem, że teraz siła odpowiedniej zalotki tkwi w jej odpowiednim wyprofilowaniu, bo odpowiednio wyprofilowana zalotka do Waszego oka będzie łapała wszystkie włoski u podstawy i uniesie je pięknie do góry. Nie może być też dziadowsko wykonana, musi porządnie podwijać te rzęsy. I bez niej nie mogę się obejść w dziennym makijażu. Wystarczy troszeczkę podkręcić rzęsy, wytuszować i oko jest takie otwarte, odświeżone od razu i nawet najkrótsze rzęsy nagle stają się dłuższe, bo je po prostu widać bardziej, bo stoją do góry. Więc jeżeli chcecie wypróbować jakąś zalotkę, to możecie spróbować z tańszą, a nóż, każda ma troszkę inny kształt, więc nie mówię, że koniecznie ta będzie pasowała do Waszego oka, do mojego na szczęście pasuje, ale znam osoby, którym na przykład nie przypasowało, bo mają bardziej proste, mniej zaokrąglone gałki i już ta zalotka nie łapie wszystkiego tak, jak powinna, więc spróbujcie sobie różnych, aż traficie na taką, która porządnie będzie podkreślała Wasze rzęsy. Na pewno to jest mój numer jeden i polecam i Wam do wypróbowania zalotkę, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. I nie, zalotka nie niszczy rzęs, tak samo jak, nie wiem, jak wałki do włosów na zimno, prawda, bez użycia ciepła. Tutaj nie używam ciepła, chociaż są zalotki, które używają temperatury, żeby podkręcić bardziej te rzęsy, ale to już przesada lekka moim zdaniem. I podkręcamy przed pomalowaniem tuszem rzęs. Tyle. I teraz kredka do brwi, o której mówiłam już tyle razy. Właśnie kupiłam sobie nową, to jest moja szósta bodajże. To jest MAC w kolorze Lingering. Cały czas pytacie mnie jednak, kurczę, chyba muszę nakręcić. Ja też nie wiem, czy jest sens. Chcecie, żebym nagrała filmik o moich brwiach? A taki update. Nie wiem, czy jest dużo do powiedzenia. Czy chcecie wiedzieć, jak to podkreślam dokładnie, jak to robię z bliska na przykład. O, jakbym takie zbliżenie zrobiła. Dajcie znać, ok?
Więc to jest kredka, której obecnie używam. Lubię ją dlatego, że nie jest za miękka, nie jest za twarda. Daje mi odpowiednią, że tak powiem, siłę koloru, że nie jest tak zbyt taka przezroczysta, że tam nakładam i nic nie ma. Że daje mi tyle krycia, ile chcę na tych brwiach, że to maluję tak, jak powinna. I przede wszystkim to, że jest wysuwana, nie muszę jej temperować, strugać, czy z jakiej tam części kraju jesteście. Jak mówicie, ja umiem, mnie się mówi ostrugać. I jej kolor bardzo mi odpowiada, są jeszcze jaśniejsze, chyba ciemniejsza jest Spike, chyba, poprawcie mnie, jak się źle mówię. Więc bardzo ją lubię i dokupuję i mogłam może kupić jakieś tańsze wersje, ale nie wiem, czym trafia tak z kolorem i z tym, że ta formuła jest taka dobra, że trzyma się fajnie. Na przykład, o, tutaj mam dla porównania. Marta z The Cosmetic poleciła mi tą z Catrice i ona jest fajna, ma fajny kolor, ale jest, tak jak mówię, jest taka zbyt, jak dla mnie, zbyt miękka, zbyt woskowa i ona zanika za jakiś czas z moich brwi. Poza tym jak wyczesuję ją na przykład, ja lubię malować, wyczesywać, żeby to się tak ładnie połączyło, że nie było zbyt ostrych linii, to ona znika i muszę znowu poprawiać i tego. A przy tej z Maca to ona mi tak nie zanika, bo ładnie się przyczepia do skóry. O. Jak zwykle film będzie długi jak ten, ale no dobra. Rzadko jestem i nagrywam raz na jakiś czas po pół godziny. Mam nadzieję, że to się zmieni. Na pewno w marcu się to zmieni. Więc teraz taki zestaw, korektor i podkład. Taki zestaw. Tutaj mam Ket, których kupiłam pełne opakowania tym razem. To mi kosztowało 23,50 za jedno. I jest tego praktycznie 3 razy więcej niż takiego wkładu, więc stwierdziłam, że... Wybaczcie, bateria mi zdechła. Więc mówiłam tak o podkładach, że jest tego 3 razy więcej niż takiego wkładu, więc bardziej się opłaca kupić w takim opakowaniu. Jak wiecie, Keta uwielbiam, ubóstwiam i używać nadal będę. Tak samo jak tutaj mam moje Bennai, o których mówię non stop. Wiem, że wiele z Was kupiło i jest zadowolone, więc bardzo mnie to cieszy. I tylko pamiętajcie, że jak macie tłustą cerę, to wciskajcie ten puder, nie żałujcie sobie, nie robicie sobie maski, tak jak wiele z Was powiedziało, że w makijażu, tym moim takim świeżym poranku, że miałam na sobie kupę tapety. Nie, to nie jest tak. Dzisiejsze formuły kosmetyków to nie są takie teatralne, jak kiedyś były. Musicie się naprawdę postarać i znaleźć podkład, który naprawdę Wam zrobi i naładować tego pełno na skórę, żeby to wyglądało bardzo nienaturalnie. Ja kręcę przy sztucznym świetle, w którym normalnie się nie pokazuje ludziom. Nie chodzę z moją lampą na co dzień i póki mój makijaż czuję się z nim lekko na skórze na co dzień, czuję się z nim komfortowo, bo tapetę można wyczuć na skórze, naprawdę. To ja nie zmienię mojego sposobu, bo się z nim dobrze czuję i wiem, że to dobrze wygląda. Jeżeli w takim ostrym świetle coś będzie wyglądało dobrze, bo takiemu światłu, uwierzcie, nic nie umknie, nic nie umknie. Tak w świetle dziennym, w każdym innym oświetleniu najładniej to wygląda, w wieczorowym, jakichś lampkach i tak dalej. To wygląda pięknie, Photoshop od razu na skórze, bo wszystko jest ładnie rozmyte, widzicie tylko piękne kontury. Ale w świetle dziennym podkłady tego typu, to są podkłady HD, czyli są zrobione takim sposobem, żeby były niewykrywalne gołym okiem ani kamerą w dużej rozdzielczości. Więc no, krzywdy sobie nie zrobicie, naprawdę. Uwierzcie mi, to już nie są lata 50, nie wiem. I dokupiłam sobie taką buteleczkę Ket Hydro, która kosztowała mi 7 funtów. To jest taki trial, to jest taka wersja do wypróbowania i normalne buteleczki są dużo większe. I ja myślałam, że to się zaraz skończy, myślałam, takie małe, a naprawdę użyłam tego już parę ładnych razy. Parę razy. I mam jeszcze więcej niż pół, więc fajnie, że to jest takie wydajne. I myślę, że kupię opakowanie głównie dlatego, że to będzie na lato świetne. A dwa, że często jak nakładam te, to robię sobie jeszcze kropki tym, żeby mi się łatwiej rozprowadzało, jak się naprawdę śpieszę i nie mam czasu tego dokładnie tak rozcierać, bo to jest takie bardziej wodniste, lejące i one się ze sobą ładnie łączą, co się okazało, dlatego bardzo je ze sobą razem lubię, razem jak i osobno. I teraz korektory Collection 2000 Lasting Perfection. Ja tutaj mam dwa odcienie. Wcześniej kupiłam ten numer 3, który jest fajny w naturalnym kolorze mojej skóry, a później dokupiłam niedawno numer 1, bo nie było numeru 2. To jest taki ekstra. On, widzicie, jest bardzo jasny.
To jest takie ekstra rozświetlenie, tylko kropeczkę w kącikach delikatnie wklepać, żeby jeszcze bardziej tutaj dokładnie tylko ten obszar rozświetlić. Jak widzicie, ten jest, to jest numer 3. O, jest, widzicie, taki bardziej cielisty kolor. Ten już troszkę wpada w różowy, taki porcelanowy, ale dalej daje mocne rozświetlenie, jak są wymieszane razem. Jeszcze muszę wyczaić dwójkę, bo mi wszystkie dziady wykupiły. I korektor jest bardzo dobry, bo kryje naprawdę mocno, przy czym nie jest ciężki pod oczami, przy czym nie zbiera się w załamaniach, szczególnie jak przypudrujecie, bo wszystko będzie Wam się zbierało, jak nie przypudrujecie dobrze, ale przez to, że zasycha, szybko wklepiecie ten korektor w skórę, ja wklepuję palcami, nakładam pędzelkami, stwierdzam, że palcami jednak ładniej to wygląda i ładniej się rozprowadza i stapia ze skórą, jak korektor jednak wklepiecie palcami i później przypudrujecie, to on naprawdę pięknie się trzyma pod oczami. Tutaj w ogóle pisze, że to jest 16 godzin wytrzymuje. Muszę mu przyznać, że jest długotrwały, ma świetną formułę, jest bardzo wydajny, jest tani, 3,99 to jest bardzo mało. Jak macie do niego jakiś dostęp, to ktoś mi tam pisał chyba, że na Allegro ktoś chce za niego 70 zł, czy jakoś tak, no to nie dajcie się nabrać. 3,99 to jest około 20 zł, więc już przypadkiem, żeby ktoś się nie nadział. I co tu mam? Aha, szampon odżywka. Jak ostatnio w ulubieńcach roku mówiłam, że nie znalazłam nic fajnego, tak teraz znalazłam coś fajnego, taki zestaw, który w Anglii znajdziecie w sklepach typu Tesco, Boots, Superdrug i w każdym w sumie dziale, w jakimś większym markecie z kosmetykami. I to jest firma Organics. I kupiłam szampon nawilżający, bo moja skóra głowy troszkę była przesuszona, bo szampon dobieracie do skóry głowy, a odżywkę do włosów, do kondycji włosów, więc moja skóra była przesuszona, dlatego wybrałam nawilżający szampon i muszę powiedzieć, że bardzo mi pomógł w tym przesuszenie włosów i on jest z olejkiem z orzechów makadamii no. Robi co ma robić, tak jak powiem. Taki minus jest, że te opakowania są strasznie twarde i ciężko z nich wycisnąć. Jakby tak stały, to po prostu trwa wieki, zanim wyciśniecie produkt. Dlatego ja je trzymam po prostu w ten sposób i tylko otwieram opakowanie i łatwo mi się wyciska. To jest taka wskazówka, jakby ktoś z Was miał je. A odżywkę kupiłam sobie odżywiającą, bo moje włosy są troszkę, potrzebują odżywienia. I co mnie najbardziej, jak wiecie, zawsze do odżywek mnie przekonuje zapach. Bo moje włosy trzymają bardzo długo zapach. Ja myję raz na 5 dni włosy, bo tego bardziej nie potrzebują. Na trzeci, czwarty dzień jeszcze czuję zapach szamponu i są świeże i tak dalej. To jakbym nie nakładała na przykład tyle kieru do włosów, żel do włosów, to podejrzewam, że jest tydzień, bym trzymała. Ale co, dziadostwo trzeba w końcu zmyć. I on tak pięknie pachnie. Tak świeżo, tak przyjemnie, jak taki taki balsam, nie wiem, kokosowo, kwiatowo, cytrusowy. Nie wiem, pięknie pachnie, naprawdę pięknie. One kosztują chyba 6,99 w sklepie, polecam. I ostatnia rzecz, dobra, już ostatnio obiecuję, to jest dziękuję tej z Was, któraś z Was mi napisała, ja już tyle dziewczyn do mnie pisze, że ja niestety, przykro mi, ale nie potrafię znaleźć tej informacji i później zapamiętać Waszego wyniku, że jak lubię Laura Messi właśnie te pistacjowe rzeczy, żebym sobie spróbowała żelu pod prysznic, żelu, takiego kremu pod prysznic firmy Soap & Glory, to jest Whipped Clean, to jest Shower Butter. I to jest w takiej formie, faktycznie jakby wziął krem i go w ten, no, whipped clean, jakby go ubił, tak? On jest bardzo taki lekki. I on ma w sobie zapach pistacji, słodkiej wanilii i migdału. I tak pachnie, to jest również cała, jakby takie były perfumy, to ja bym je od razu brała. Ale bardzo są podobne faktycznie do tych perfum, jak i do balsamu do ciała z nipem Fab, tego pistacjowego, którego nadal używam, którego już nie będę znowu pokazywać w ulubieńcach, bo to już za dużo by było tego. I on jest bardzo nawilżający. Ma mnóstwo w sobie pyszności, jak masło shea, masło kakaowe, wyciąg z migdałów, z pestek winogron olejek z makadami. Ma w sobie 25% olejków i tych masełek i tak dalej. I taka skóra jest bardzo... Popatrzę na skład. A skład ładny. Patrzę...
skóra jest bardzo nawilżona i taka warstewka jest delikatnie tłusta, nawilżająca po jego użyciu. Jest super, bo wystarczy go ciupinka i jeszcze fajnie się pieni, co ja bardzo lubię. Jest, naprawdę polecam Wam Whipped Clean, Soap and Glory. Polecam. Wszystko? Dobra, trochę zamotałam na końcu. To z podekscytowania. Więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się nagrać tutorial walentynkowy dla Was. Na pewno teraz skupiam się bardziej na makijażach dla flashstyle.pl i tam możecie oglądać moje makijaże. Jak śledzicie mnie na Facebooku, to ja tam regularnie wrzucam, jak coś się pojawia nowego na stronie. A dla Was specjalnie na YouTube nagram makijaż walentynkowy. Jak tylko mi czas pozwoli, postaram się, obiecuję. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Wszystkim pozdrawiam. Pa, pa. Cheers. Wiecie, to jest ten czas w ciągu dnia, gdzie mam chwilkę dla siebie. Dlaczego go nie wykorzystać maksymalnie?